Cześć! Zapraszam Was na kolejny przegląd moich znalezisk z Lumpa. Jeżeli jesteście ciekawi, co udało mi się upolować w tym tygodniu, to jak zwykle zapraszam do oglądania. Rzeczy może nie ma wiele, ale są ciekawe. Jest jeden przedmiot z taką trochę dłuższą historią. Jest jedna rzecz nowa ze sklepu. Jest jedna rzecz z ryneczku, więc coś tam do opowiedzenia i do pokazania Wam mam. Więc jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną do końca. Przypominam też jak zwykle na samym początku o lajkowaniu, komentowaniu i subskrybowaniu. Wtedy dzięki Wam mój film dociera dalej. Mnie to motywuje do częstszego działania, a Wy możecie wtedy mnie częściej oglądać. Przypominam też jak zwykle o naszej lumpiarskiej grupce. Link będzie jak zawsze w opisie filmu. A teraz może przejdźmy już do głównego tematu. W poniedziałek nie byłam nigdzie. We wtorek kupiłam trzy rzeczy w Lumpie i jedną rzecz na ryneczku. Zacznijmy więc od Lumpa. Pierwsza rzecz, z jednej strony niezwykła, a z drugiej strony w moim przypadku bardzo niezwykła. Jest to kolejny kombinezon z długim rękawem. Tym razem jest to trochę inna tkanina i nie jest on tak dobrej jakości jak ten, w którym chodziłam ostatnio ciągle. Widać to właśnie po szwach czy po tej tkaninie. Jest też trochę mi za duży, bo jest to rozmiar L i oprócz tego, że poszedł trochę w szerokość, to też na długość, wobec czego te nogawki czy rękawy są mi trochę za długie, ale mimo wszystko cieszę się, ponieważ lubię te kombinezony, one są mega praktyczne i mega wygodne. Nie wiem nawet co to za skład, ale na pewno nie jest to nic naturalnego. Zaraz spróbuję znaleźć metkę, nawet jej szczerze mówiąc nie sprawdzałam. Poliester i spandex. A więc szału nie ma. Śmiałam się, jak właśnie chodziłam po lumpie i rozmawiałam z takimi babeczkami, które znam spod lumpa i coś miałam w rękach, co stwierdziłam, że idealne właśnie byłoby do takiego kombinezonu i zaśmiałam się, że lateksowego. I jedna z nich mówi, a właśnie tu jest taki jeden kombinezon, tylko nie jest lateksowy. I jak go zobaczyłam, od razu stwierdziłam, że muszę go kupić. No i mam. Kosztował z wagi jakieś dwie dyszki. I już pokazuję Wam to z bliska i na sobie. Kolejna rzecz jest właśnie tą, która miała pasować do lateksowego kombinezonu. Może jest to trochę dziwne. Mój mąż twierdzi, że jest to gadżet erotyczny. Ja szukałam czegoś takiego na Vinted, tylko że w czarnym kolorze udało mi się kupić to w lumpie, w kolorze nazwijmy to bordowo-winnym. I chodzi mi o uprząż. Czyli po angielsku harness. Jest to coś w tym stylu. To zakłada się w pasie. To idzie do przodu aż do ud i to zapina się jako takie podwiązki z kokardkami. Ja polowałam na coś bardziej w rodzaju szelek, czyli na górną część ciała, ale bałam się, że właśnie między piersiami i na ramiona będzie to wyglądało no właśnie jak gadżet erotyczny. Wydaje mi się, że to można fajnie ograć właśnie z kombinezonem albo do, nie wiem do czego, no bo nie do sukienki, ale może z leggingsami jeszcze. Albo po prostu, nie mam pomysłu jeszcze, może mi coś podpowiecie. Do tego to być może tak naprawdę jest gadżet erotyczny, ponieważ do tego były jeszcze takie zapięcia na nadgarstki, które można byłoby potem chyba dopiąć do tych kółeczek. No ale stwierdziłam, że raczej spinać się nie zamierzam i bawić w bondage, czy jak to się tam mówi. I po prostu chciałabym to nosić jako takiego rodzaju pasek. Z wagi kosztowało to 25 zł i jest to skóra naturalna. Tak mi się przynajmniej wydaje, ponieważ nie miało żadnego oznaczenia.
Wydaje mi się, że wygląda to ciekawie i można to ubrać tak, żeby nie wyglądać jak w gadżecie erotycznym. Zaraz pokażę Wam to właśnie z tamtym poprzednim kombinezonem i powiecie mi, czy mogę w tym wyjść, czy lepiej schować to po prostu do szafy. Kolejną rzecz tak naprawdę w pierwszym odruchu kupiłam z myślą o moim mężu, ale szczerze mówiąc, jak przymierzyłam to w domu, to stwierdziłam, że będę mu to podkradać. Tylko on chyba nie może o tym wiedzieć, bo on strasznie boi się, że ja niszczę rzeczy, jak je noszę. Ma taką obsesję trochę. Parę razy próbowałam pożyczyć od niego jakąś czapkę i zawsze kończy się to odmową. Ale okej. Jest to taki skórzany płaszcz, płaszczokurtka z takiej mega miękkiej skóry. Nigdy szczerze mówiąc takiej nie widziałam. Jak to wisi na wieszaku, to nawet nie wygląda jak skóra, tylko na coś ortalion taki. Naprawdę nigdy nie widziałam takiej skóry. Jest dosyć wysuszony, więc na pewno muszę to potraktować jakimś balsamem. Tylko muszę jeszcze sprawdzić właśnie, czy nie zniszczy się w jakimś takim niewidocznym miejscu. Być może pokażę Wam po prostu proces właśnie nawilżania tej skóry w jakimś szorcie albo na zdjęciach na fejsie. Jest to firma jakaś vintage'owa, o ile dobrze pamiętam, nazywa się Ruffo. Tak, Ruffo. I ceny takich kurtek nowych sięgają niecałych 2000 euro, więc nie jest to najtańsza rzecz. Moim zdaniem jest świetna i naprawdę ma taki swój klimat. Nie wygląda to po prostu jak zwykły vintage'owy płaszcz, chociażby ze względu właśnie na taki gruby kołnierz, w którym schowany jest ortalionowy właśnie kaptur. Ma fajne takie pękate kieszenie tutaj i tutaj jest jeszcze jedna. Dodatkowo zapina się na guziki, co bardzo lubię właśnie w skórzanych płaszczach. Nienawidzę suwaków. W skórach wydaje mi się, że to sprawia, że stają się zbyt nowoczesne i tracą taką swoją, powiedzmy to, skórzaną duszę. To jest w mega dobrym stanie. Z wagi kosztowało 100, więc nie najmniej. No ale w dniu dostawy za skórzaną kurtkę wydaje mi się 100 to nadal jest dobra cena, zwłaszcza jeżeli rzecz będzie noszona i sprawia radochę. Więc już pokazuję Wam to mimo wszystko na sobie, ale pokażę Wam też w ujęciach z bliska na manekinie właśnie te ultra ciekawe szczegóły. Kolejną rzecz kupiłam na ryneczku pod wtorkowym lumpkiem i jest to taki zegareczek. Jeszcze muszę się udać z nim do zegarmistrza, ponieważ nie chodzi. Mam nadzieję, że to jest tylko właśnie kwestia wymiany baterii. Jest to firma Tonika Japan i jest on pokryty 18-karatowym złotem, a paseczek jest z naturalnej skóry. Jak tak go trzymam w rękach, wydaje się ultra mały, ale mogę go normalnie ubrać na nadgarstek. Na początku myślałam, że znalazłam jakiś mega skarb, piszę w Google i okaże się, że jest super warty, ale szczerze mówiąc nie jest. Ja zapłaciłam za niego na ryneczku 5. Widziałam, że na Allegro bardzo podobny sprzedał się za 120, ale to nieważne, ponieważ szczerze mówiąc nie mam zegarka, a przydałby mi się, a ten dodatkowo jest ładny, no i pozłacany. Pasek jest z naturalnej skóry,
czego więcej chcieć za piątala. Wymiana baterii to podejrzewam też w granicach 20 zł, więc ładny zegareczek w tej cenie znaleźć i sobie kupić to naprawdę rzadkość. Z tyłu na kopercie jest grawerowany, ma nawet wybity numer 3193. Ten, który widziałam na Allegro, chyba miał 3191, więc wygląda na to, że każdy egzemplarz ma swój numer. No jest świetny i tak wizualnie jest w bardzo dobrym stanie, nie ma żadnych wad, więc mam nadzieję, że wymiana baterii załatwi wszystko i już pokazuję Wam go po prostu z bliska. Tak wtrącę tylko przed środowym lumpowaniem. Pokażę Wam książkę, którą dostałam od mojego męża. Jest to, nie wiem, ciężko powiedzieć, biografia, zarys historyczny domu mody Dolce & Gabbana. I jest to książka z tej linii Vogue On. Mam z tej serii właśnie książkę o Cristobalu Balenciadze, o domu mody Balenciaga. To są książki pisane po angielsku, ale no, da się zrozumieć nawet ze słabą znajomością angielskiego, o co chodzi. Zawiera dużo zdjęć, więc jest naprawdę taka przyjemna do oglądania, nawet jeżeli komuś nie chce się skupiać na tłumaczeniu i czytaniu. Ogólny zarys właśnie historii, jakieś takie troszkę skandali związanych z tym domem mody. Przyda mi się, bo jak wiecie, zbieram właśnie takie książki związane ze światem mody. Czytam, a potem sprzedaję Wam właśnie różne newsy i ciekawostki. Do tej jeszcze się nie zabrałam, bo no tak jak mówię, mój angielski jest na dość podstawowym poziomie, więc wymaga trochę większego skupienia i trochę więcej czasu. Myślę, że teraz przez weekend sobie trochę nad nią usiądę i potem mogę Wam o niej więcej opowiedzieć, zrobić jakąś taką mini recenzję, ale jeżeli jest w podobnym tonie napisana właśnie jak ta o Balenciadze, zaraz Wam ją pokażę. To jest ta. Zobaczcie, jaką ma piękną okładkę. Różni się to, prawda? Tą tak naprawdę wypatrzyłam na Vinted i kupiłam ją, nie pamiętam za dokładnie ile, mniej niż 50 zł, ale pamiętam, że miała być w idealnym stanie, a dotarła w opłakanym, ponieważ nawet jeżeli była w dobrym stanie, kiedy wysyłała je sprzedająca, to zawinęła ją zwykłą foliówkę, więc dotarła tak. No w każdym razie ta jest super napisana i mega się ją czytało, więc mam nadzieję, że ta będzie podobna i będę mogła Wam o niej opowiedzieć coś więcej po weekendzie. W środę łącznie kupiłam cztery rzeczy i pierwsza z nich to taka praktycznie zwykła bluzeczka, ale ona jest od Marit Francis Girbeau. Mówiłam Wam wielokrotnie właśnie o tej firmie, o tych projektantach i strasznie podoba mi się, że ma taką siateczkową wstawkę właśnie z logo. Tylko że to logo, jak my założymy, to nikt go nie przeczyta, no w sensie jest jakby w drugą stronę. Dopiero właśnie od środka można je przeczytać, co nic nie zmienia, ponieważ ja strasznie lubię od nich ciuchy, podoba mi się ten koronkowy kołnierzyk, a brakuje mi właśnie takich w miarę zwykłych rzeczy. Wszystko moje jest jakieś takie nie do połączenia i każda jest rzeczy z innej parafii, więc kiedy trafię coś takiego właśnie jakościowego, ale w miarę basicowego
i dobrego na mnie, co prezentuje się ładnie, to bardzo mnie to zawsze cieszy. Więc może kosztowało to dyszkę i już pokazuję Wam to na sobie i z bliska. Kolejna rzecz, nie wiem, czy tak naprawdę to jest podróbka i Issey Miyake, czy to jest inspirowane i Issey Miyake, czy on zrobił to jako jedyny i pierwszy. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Kupiłam to dlatego, że jest kolorowe i śmieszne i chciałam pokazać po prostu to mojej córce, która w tym czasie była w przedszkolu. No i gdybym tego nie kupiła, nie miałabym tego jak zrobić. Ja nie będę tego nosić. Ogólnie myślałam, że ona też raczej nie, ale szczerze mówiąc, strasznie się spodobało, więc muszę to odświeżyć. Tylko boję się, że piorąc to po prostu, zniszczę to, jak to wygląda. Uważajcie teraz na to. To jest bluzka. I to jest bluzka, w którą zmieści się i moja 6-letnia córka, a tak naprawdę zmieści się nawet w nią mój mąż, który ma 1,90 m wzrostu. Chciałabym to jakoś naciągnąć, żeby Wam pokazać, jakie to jest duże, ale z udziałem dwóch rąk jest to trudne. Uwaga! To jest naprawdę kawał materiału, tylko on jest taki, widzicie, śmiesznie jakoś poplisowany, ale on się naprawdę rozciąga. I muszę Wam powiedzieć, że zaskoczył mnie skład. Spodziewałam się, że jak wezmę taką gąbeczkę do ręki, to to będzie jakiś sam poliester, a to jest jedwabne. To jest 70% jedwabiu i 30% wiskozy. Firma to jest New World Milano i nawet ma ładną metkę. Wygląda jak coś vintage'owego i drogiego. Niestety nie znalazłam o tej firmie zupełnie nic. Moją córkę to strasznie rozśmieszyło. Powiedziała, że to wygląda jak ta ryba, taka jeżowiec. I czeka, aż jej to odświeży, żeby mogła to nosić. Musicie mi poradzić, czy wy byście to normalnie wyprały, czy to jest coś, co koniecznie muszę oddać do pralni bezsensownie? Czy to może coś się z tym stać, jak to zmoczę i te plisy mogą się rozprostować? Zaraz zobaczę, co tutaj jest na metce. Nie, na metce niby można właśnie. Pranie ręczne 30 stopni. No chyba po prostu zaryzykuję i odświeżę to w ten sposób, bo o ile dla siebie bluzę, sweter, coś, co nie dotyka mojego ciała bezpośrednio, mogę ubrać bez prania, jeżeli jest czyste. Tak, możecie mnie za to wyzwać, ale naprawdę tak robię. To już córce czegoś niewypranego z lumpa nie dam i też sama nie założę czegoś, co dotyka bezpośrednio mojej skóry, bez właśnie odświeżenia tego. Nie wiadomo, kto to wcześniej dotykał tak naprawdę i co się z tym działo. A też wiem, że właśnie ciuchy w lumpach są dezynfekowane jakimiś środkami i mogą działać drażniąco i na pewno niedobrze na skórę, zwłaszcza 6-letniej dziewczynki. Co o tym myślicie? Czy to jest... Właśnie jestem taka ciekawa, czy to jest jakiś unikatowy projekt Issey Miyake i został mu skradziony? Czy on po prostu się zainspirował ciuchami, które już kiedyś powstawały? Bo wiem, że Issey Miyake właśnie robił takie gniecione ciuchy. Co o tym myślicie? Zapłaciłam za to 5 lira, więc nie jest to jakaś straszna strata. Nawet jeżeli kupiliby to po prostu dla śmiechu. Już pokazuję Wam to na sobie i z bliska. Kupiłam te dwie bluzki, to szczerze mówiąc nie byłam jakoś spełniona, bo w tym tygodniu oprócz tego skórzanego płaszcza nie kupiłam jakiegoś takiego, ja zawsze mówię, strzału, takiego hita, żeby Wam pokazać takiej jednej ciekawszej rzeczy i opowiedzieć o niej jakąś dłuższą historię.
No to stwierdziłam, że jeszcze pojadę do drugiego lumpa z tej samej sieci, w którym też tego samego dnia jest dostawa. Kiedy weszłam, te same kobietki, które dały mi ten kombinezon we wtorek, mówią do mnie: Zuzinka, jesteś, mamy dla ciebie lateksowy kombinezon. Ja już się zaczęłam śmiać i one też mówią: tylko zobacz, jaką on ma śmieszną pupkę. No i dostaję do rąk coś, z czego mi się nie chce śmiać. Ja już wiem, że ja jestem z tego zadowolona i ja to chcę, bo to jest identyczne jak tamten, który miałam pierwszy z długim rękawem, tylko ten jest na ramkach. I ja jeszcze tego nie przymierzyłam, tylko to wyprałam i to wyschło sobie. Co prawda to jest z Shayna. Straszne, wiem, ale jest z lumpa, a nie z Shayna. Jakby nie miało metki, to bym nawet nie wiedziała. Dopiero teraz na to spojrzałam i trochę mnie to oburzyło moją własną postawą. Dobra, trzeba to przeżyć. I on ma właśnie taką plisowaną wstawkę na tyłku, że to tak ładnie podkreśla poślady. Wiecie, o co chodzi? Właśnie w tamtym pierwszym kombinezonie też takie coś było. Tu jest taka gumka po prostu. I on się tak marszczy i sprawia, że tyłek jest taki okrąglejszy. I one myślały, że ja to wyśmieję i odłożę. Tak mi się wydaje, bo nikt nie powiedział tego wprost. A ja się zachwyciłam i musiałam to kupić. Miałam jeszcze coś w rękach. W tym lumpie. Ach, też dostałam od nich taką sukienkę z czegoś, co wyglądało jak trochę grubsza rajstopa. I to było srebrne, z taką srebrną nitką. Czarna rajstopa ze srebrną nitką. I w pewnym momencie ja z tym chodziłam i myślę sobie, to może być nawet fajne, to można ciekawie wykorzystać. Jeżeli zainteresowała się tym elegancka babeczka, która moim zdaniem mogłaby być ikoną i inspiracją dla różnych dziewczyn, i naprawdę ubiera się elegancko i fajnie, to może coś w tym jest. No ale stwierdziłam, że ja w życiu tego nie ubiorę i mimo, że to by kosztowało może z 10 zł z wagi, to szkoda mi wydawać kolejnych 10 zł na jakąś bzdurę, której nie wykorzystam. No więc wzięłam tylko to. No i w tym momencie przyszedł do tego lumpa facet, mężczyzna, którego znam z tamtego lumpa, gdzie kupiłam tą pogniecioną bluzkę. On też tak właśnie jak ja chodzi po różnych lumpeksach. I on mi się pyta, czy widziałam w tamtym lumpie buty. Pokazał mi zdjęcie. Ja mówię, że nie, nie widziałam. To dziwne, bo ja je wszystkim pokazywałam. Jakoś musiałem panią ominąć. To już pokazuję wam z bliska i na sobie i zaraz wracam z historią o butach. Opowiada mi o tych butach ten pan i mówi właśnie, że takie ładne, rozmiar 37, tylko na węższą stopę. A ja sobie myślę, no nie wierzę w to. I pytam mu się, czy je kupił. Mówi, że nie, bo po co mu takie? On tam marynarki kupuje i sobie działa tam z marynarkami i takimi właśnie klimatami marynarko-krawatowymi. I to były te buty. Żebyście widzieli, ja byłam na drugim końcu miasta, no może to nie jest drugi koniec miasta, ale jeżdżę tramwajem. I jak usłyszałam, że to były buty Chloe i że on je tam zostawił, to ja zapłaciłam za ten kombinezon i leciałam szybko. Uciekł mi tramwaj, potem miałam następny z przesiadką, albo musiałam czekać na jeszcze inny. No i wiedziałam, że będę tam za jakieś pół godziny, 40 minut z powrotem i że najpewniej tych butów już nie będzie. Bo są Chloe. I przyszłam i jednak za mną czekały. Wydaje mi się, że dlatego, że są naprawdę wąskie, a po drugie, pod spodem nie ma napisu, a ten napis na języku, on się tak układał, że był taki schowany i nie było tego za bardzo widać. Albo też dlatego, że są brzydkie, chociaż ja tak nie uważam. Ale muszę wam powiedzieć, że wrzuciłam z nimi TikToka i pierwszy raz mój film na TikToku miał ponad 50 tysięcy wyświetleń. Szczerze mówiąc, nie wiem na jakim etapie jest teraz. I miał ponad 200 komentarzy, z czego czy czwarte, że są paskudne. Ja wiem, że może to nie jest, nie wiem, marżela poklejona klejem albo
klasyczne czarne szpile od Lubutina z czerwoną podeszwą, ale żeby od razu brzydkie, no nie mam pojęcia. Ja się cieszę, że udało mi się je wyrwać. Kupiłam je za 80 zł i nie zastanawiałam się za długo. Sprawdziłam tylko, czy nie mają wad, czy są oba w jednym rozmiarze i jeden lewy, a jeden prawy. Co śmieszne, okazało się, że w środku mają nawet takie małe prawidła, a pani przy kasie powiedziała mi, że one były nawet w worku przeciwkurzowym, ale nie oryginalnym, tylko takim od garnituru jakby coś. I szukałam co prawda w workach, ale nie znalazłam, więc chyba nie był oryginalny od tego. A nawet jeżeli był, to ktoś go sobie po prostu kupił, bo go już tam nie było. Ja naprawdę się z nich cieszę, nie uważam ich za żadne brzydale. Uważam, że można je ciekawie wystylizować. Czy one są jakieś mocno vintage'owe? No, ja nie wiem. Tam mi ludzie pisali, że to taki klimat lat 2000-2010. Moim zdaniem moda zatacza kręgi. A buty tego typu idealnie nadają się do stylówek właśnie w stylu po prostu Chloe, czyli takim boho. Do jakichś zwiewnych sukienek, lejących spodni. Albo po prostu rzeczywiście można zrobić z tego stylówkę w stylu 2010, czyli lejący kardigan, dopasowane jeansy, wielki szal i giga okulary. Ale naprawdę nie uważam, że te buty są w jakimś stopniu brzydkie. Ja zapłaciłam za nie 80 zł z wagi, a nowe buty tego typu na stronie Chloe kosztują w przedziale 890 do 1200 euro. Na przecenie lądują w granicach 500 euro. Więc wydaje mi się, że to dobry zakup. Zwłaszcza, że mimo, że to jest 37, ja normalnie je zakładam. Nie są mi za małe ani trochę. Mimo, że wydają się jakby były mega wąskie, a ja mam jednak szeroką stopę. Nie wiem, czy to siła perswazji, ale naprawdę są ok. Mogę w nich chodzić. Co prawda właśnie muszę sobie utworzyć do nich jakąś stylówkę, bo szczerze mówiąc nie wiem z czym... Mam tą skórzaną brązową spódnicę. Może to jest dobry trop. Przetestuję to i wrzucę Wam w shortach właśnie z różnymi połączeniami te buty i mi powiedzcie, czy one naprawdę się do niczego nie nadają. Jak na takie wysokie buty, dodatkowo to jest chyba drewniane, one są mega lekkie i nie sprawiają, że jakoś dziwnie się w nich chodzi, bo czytałam, że one są niewygodne, bo ta skóra jest sztywna, bo pani miała podobne, a już o tym, że są brzydkie w... To przeczytałam tych komentarzy chyba z 50 i naprawdę mnie to mocno zastanawia, więc napiszcie mi, brzydkie czy po prostu zwykłe. A ja już pokazuję Wam je z bliska i na sobie. Kiedy poszłam zaprowadzić córę do przedszkola, stwierdziłam, że wejdę jeszcze do osiedlowego lumpka, w którym była wyprzedaż minus 30%. Wiedziałam, że tam wisi coś, co mi się podobało, ale nie jest to rzecz jakaś dla mnie niezbędna, więc po prostu postanowiłam poczekać, czy trochę stanieje i poczeka na mnie. No i była. I jest to taka skórzana vintage'owa kurtka. Zapłaciłam za nią 3 dychy z wyceny. Ona jest z czegoś takiego jakby zamsz. A kołnierz jest ze skóry licowej. Ta skóra jest taka mega miła i mega miękka. Dodatkowo pod kołnierzem chowa się amerykańska flaga. I podszewka też jest taka świetna z amerykańską flagą. Szkoda szczerze mówiąc, że nie da się tego nosić na lewej stronie. A może się da? Muszę to przetestować. Chociaż nie, bo te kieszenie chyba będą dziwnie wyglądać. Kupiłam to właśnie ze względu na ten vintage'owy klimat. No i też nie mam za dużo okryć wierzchnich w czerwonym kolorze. Tak naprawdę to mam tylko ten jeden płaszcz. Schowałam go do szafy, który kupiłam na Vinted. Więc stwierdziłam, że zaryzykuję i to kupię.
Wydaje mi się, że jak za 3 dychy skórzana kurtka w tym stanie, to dobry wydatek, zwłaszcza z tą piękną podszewką, więc już pokazuję Wam to na sobie i z bliska. I to już by było na tyle. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co myślicie o moich znaleziskach oraz czy Wam udało się w tym tygodniu znaleźć coś ciekawego. U mnie nie było tego dużo, ale i tak jestem zadowolona, zwłaszcza tego skórzanego płaszcza, który będę podkradać mężowi, z zegarka i z butów Chloe. No i oczywiście z kombinezonów też jestem zadowolona, bo są to rzeczy, które na pewno wynoszę. Są wygodne i takie dla mnie, no takie moje bazy właśnie do ciuchów. A ten na ramkach wydaje mi się, że sprawdzi mi się najbardziej, bo mogę go łączyć właśnie z różnymi tymi moimi ażurowymi swetrami w stylu tego Ricka Owensa z takich kwadracików. Jeżeli uważacie, że warto, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam też jak zwykle do subskrybowania i wciśnięcia tego dzwoneczka tam gdzieś na dole. Wtedy dostaniecie powiadomienie, kiedy tylko wrzucę coś nowego. I jeszcze raz przypominam o naszej lumpiarskiej grupce, gdzie możecie wrzucać swoje stylówki, chwalić się swoimi ostatnimi zakupami albo pytać o różne porady dotyczące właśnie lumpowania, czyszczenia ciuchów, naprawiania ich oraz ich może oryginalności, jeżeli ktoś tam Wam podpowie, bo się na tym zna. I to już by było na tyle. Na jutro też mam dla Was film przygotowany. Tym razem będzie to film z serii mojej recenzji jakiegoś pokazu mody. Na razie nic nie zdradzam. Wejdźcie koniecznie jutro. Więc co? Do zobaczenia.